Dzień dobry. Znajdujemy się w mieście Kopotnika w Toruniu. Co ważniejsze, na jego ulicy, jego imienia jest tutaj dom, muzeum. W takim mieście trudno nie interesować się astronomią i w związku z tym jesteśmy w siedzibie Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii Oddział Toruń i rozmawiamy niezbyt z kim, bo samą panią prezes, prezeską Zofią Hupenthal, która jest tutaj, rządzi miłośnikami astronomii. I od razu pytanie, kim są ci miłośnicy astronomii? Czy żeby być miłośnikiem astronomii, to jest ktoś taki lunatyk, wstaje w nocy, patrzy gwiazdy, wyciąga jakąś lunetę? Jak to wygląda? Powiedz nam. To bardzo różni ludzie. Myślę, że tacy lunatycy, o których ty mówisz, też między nami są, którzy wstają w środku nocy i obserwują gwiaździste niebo. Ale są i też tacy, którzy interesują się tylko teorią. Są tacy, którzy bardzo dobrze fotografują. To jest też cenne. Także są to bardzo różni ludzie, różnych członków mamy. Różnimy się w zasadzie wszystkim, nie tylko zainteresowaniami w obrębie astronomii, ale również wiekiem, bo są i uczniowie liceów, i są osoby... Jest chyba też pierwsza absolwentka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, tak? Coś bliżej? Tak, to prawda. Jest to zasłużona pani doktor astronomii, najstarszy członek stażem w naszym oddziale. Mhm, ale są też uczniowie. Ale są tak, są też uczniowie. Jest... To bardzo zdolni, prawda? Przyszli Kopernikowie i mówią, że Kopernik była kobietą, ale może będzie, bo jest też uczennica, prawda? A kto wie, może właśnie tak. Organizujemy konkursy i w naszym konkursie dla szkół podstawowych, w wojewódzkim konkursie dla szkół podstawowych, zwyciężyła w zeszłym roku uczennica z Radziejowa. Ale co ciekawe... To jest mała taka miejscowość, trzeba dodać, tak? Tak. Nie, żaden wielki ośrodek. Na Kujawach, tak? Tak, tak, ale trzeba dodać jeszcze, że ona w roku ubiegłym, jeszcze rok wstecz, też zwyciężyła. To już jest ewenement. Nie wiem, czy w przeszło 30-letniej historii tych konkursów to się kiedyś zdarzyło, żeby ktoś z siódmej klasy wygrał konkurs. Wykasowała wszystkich chłopców. Czyli są astronomowie, są uczniowie, ale są też, rozumiem, inni ludzie z innych backgroundów, jak to ładnie po polsku, dziedzin, tak? Tak, rzeczywiście różnimy się, jak powiedziałam, już wszystkim, zawodem, wiekiem, ale właśnie łączy nas astronomia. Super. A czym się w ogóle, jak wygląda to towarzystwo, jak jest zorganizowane, struktura, może wielkie słowo? No, nasze towarzystwo jako całość, Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii, myślę, że jest takim zasłużonym towarzystwem, bo działa już przeszło 100 lat, od 1919 roku, zatem w 2019 roku uroczyście obchodziliśmy stulecie. Stulatka, ale tak. Rzeźka całkiem. Tak, jeszcze, i to jak rzeźka. Obchodziliśmy stulecie, mamy zarząd główny, który mieści się w Krakowie. No, czyli w mieście kopernikańskim też, czyli widzę, że to towarzystwo jest zdominowane przez miejsca pamięci po Koperniku, bo Kraków, siedziba główna i najważniejszy oddział w Toruniu. Czy, no tak. Czy przesadziłem może trochę? Może jeszcze dodajmy Warszawę. No tak, no to jest jeden chyba z największych oddziałów. Nie możemy tutaj wprowadzać antagonizmów takich lokalnych. To prawda. Całe stowarzyszenie to jest czcigodną stulatką, a tutaj oddział w Toruniu ile ma lat? Ponad 70. No to młodzik w porównaniu z no może w porównaniu, ale nie taki młodzik. Oddział został założony w 1952 roku przez filary toruńskiej astronomii. To jest profesor Wilhelminę Iwanowską i profesora Władysława Dziewulskiego. A dzisiaj liczy 52 członków. Zajmujemy się, mamy bardzo rozmaiconą, myślę, działalność. Bo są i ogólnodostępne wykłady we współpracy z księżnicą, właśnie tam odbywające się. Zwykle są one przeprowadzane przez dobrych astronomów. Wychowanków, właśnie wyżej wspomnianych profesorów Dziewulskiego i Iwanowskiej, tak? Między innymi na pewno, tak, masz rację. Są też spotkania tylko dla członków, zwykle z ciekawą prelekcją.
Są też wyjazdowe spotkania. Byliśmy w ten sposób w obserwatorium Uniwersytetu Wrocławskiego w miejscowości Białków, w Białkowie. Byliśmy również w Narodowym Centrum Badań Jądrowych w Świerku pod Warszawą. Odwiedziliśmy oczywiście kilka naszych astrobaz w rejonie, tutaj w naszym województwie. Co to są te astrobazy? Astrobazy to są takie nieduże obserwatoria przyszkolne, amatorskie oczywiście. Jest ich 14 w naszym województwie. Sporo, jak na jedno województwo, prawda? Tak, myślę, że to jest sporo i to jest autorski pomysł właśnie, który naszego wyszedł województwa, tak, z Urzędu Marszałkowskiego. Czyli tutaj mamy bardzo różnorodną działalność, jak słyszałem, w towarzystwie. Ale czym jeszcze możemy się pochwalić tutaj w naszym oddziale toruńskim? Mamy jeszcze wydawnictwo. Jest to wydawnictwo ogólnopolskie. To jest dwumiesięcznik wychodzący od przeszło 100 lat, a którego redakcja od przeszło 20 lat znajduje się w Toruniu. Redaktorem naczelnym jest Maciej Mikołajewski, profesor astronomii. Tak? Jest on też członkiem naszego towarzystwa. Czasopismo nazywa się Urania, można je, a nawet trzeba, tak? Zaprenumerować i czytać, jak najbardziej. Różne ciekawe rzeczy tam są. Czasami ja coś napiszę. Powiedz mi jeszcze coś o sobie. Skąd astronomia? Dlaczego akurat się astronomią zachwyciłaś, czy zaczęłaś interesować? Bo niektórzy ludzie odpowiadają, że powiedzmy mieli 4 lata, weszli na dwór gdzieś w jakiejś takie ciemne okolice i wow, jakieś olśnienie. Czy to coś było podobnego w twoim przypadku, czy jakoś to inaczej się rozwijało, to zainteresowanie? No nie, tak ze mną nie było. Było nietypowo pewno, ale na pewno inaczej. Studiowałam fizykę i w tym czasie odbywały się naukowe obozy studentów astronomii. Ale ci astronomowie równolegle z nami studiowali. Niektóre zajęcia były wspólne, czy nawet większość zajęć. Byłam uczestnikiem takiego obozu podczas studiów i tam właśnie opiekunem naukowym był astronom, dr Alojz Burnicki. I on tam opowiadał o PTMA. Widocznie bardzo sugestywnie opowiadał. Tak, bo zaraz po obozie zapisałam się do PTMA, a było to już bardzo, bardzo dawno. Nie ma to jak dobrze pedagodzy z tego wynika. A powiedz mi jeszcze, jak to jest być właśnie szefową miłośników astronomii w Toruniu i nie tylko w Toruniu, jak się okazuje, i w okolicach? Z jednej strony na pewno bardzo miło, a z drugiej strony ciężko. Ciężko, bo jest to praca administracyjna, której pewno nikt nie lubi. Biurowa. Ale też i są oczywiście, są też oczywiście i zaszczyty. Jesteśmy, znaczy właśnie ja jako prezes reprezentowałam, szczególnie teraz, znaczy w ubiegłym roku była 550. rocznica urodzin Mikołaja Kopernika, obchodzona tutaj wielokrotnie w Toruniu, na różny sposób. I bankiety były też. Były, tak. Także czasem tylko ja byłam jako prezes zapraszana i reprezentowałam. A czasami się inni czasami, tak, a czasami i tylko członków z zarządu i nie tylko. A powiedz mi jeszcze, czy PTMA to tylko patrzenie w gwiazdy, chodzenie na prelekcje, jeżdżenie do jakichś ciekawych miejsc? Czy to jest coś więcej, miejsce jakichś spotkań z ludźmi? Czy w ogóle warto się angażować w taką działalność? Dobrze, że o to zapytałeś właśnie. Oczywiście, że warto. Ja nie mogę tutaj inaczej powiedzieć. Z jednej strony na pewno na naszych zajęciach, na naszych wykładach, prelekcjach, zebraniach pogłębiamy wiedzę z astronomii. To jest naszym celem. Nawet powiedziałam, że mimochodem, nawet uczestnicząc jakoś biernie bardzo, to i tak zawsze coś w pamięci z tego zostaje, wiedza. Natomiast myślę, że nawet cenniejszą rzeczą jest zawieranie przyjaźni, poznawanie ludzi, ciekawych ludzi. Z pasją, prawda? Tak. Czyli nie byle jak, można by powiedzieć. A czy ty może zawarłaś jakieś ciekawe, nowe przyjaźnie w ramach właśnie działalności w towarzystwie?
Tak, tak, jak najbardziej. I poznałam ciekawych ludzi i właśnie zawarłam przyjaźnie. Na przykład mam takie bliskie, serdeczne koleżanki w Szczecinie, w Krakowie i w Warszawie. One wszystkie trzy są członkami, członkiniami tych, odpowiednio tych oddziałów. Gościłam je tutaj przez kilka dni. A może nawet sobie przypominasz, bo ty jedną z nich oprowadzałeś po Toruniu. Po Toruniu, jako przewodnik po Toruniu. Także myślę, że właśnie to te przyjaźnie, które pozostają, które się tworzą. Zresztą ty też masz bliskich kolegów, jeździsz pod Toruń, gdzie tam się spotykacie, prawda? No, to się zgadza, to się zgadza. A poza tym działalność w towarzystwie to nie tylko uczta intelektualna, ale też przy stole się po prostu spotykamy i mamy talentów jednocześnie od astrofotografii i od na przykład pieczenia domowego chleba. Naprawdę, warto spróbować. Także przyłączcie się do nas z tych różnych powodów, także i z tych może takich bardziej śmiesznych, anegdotycznych, ale warto. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję. Państwo widzicie? To jest następne świadectwo tego, że jesteśmy w rodzinnym mieście Mikołaja Kopernika, bo widać taki pomnik, który stanął tutaj w 1973 roku, mniej więcej na uświetnienie 500. rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika. Ale co jest istotne, to chciałem powiedzieć, że kończymy właśnie pierwszą rozmowę z panią prezes, prezeską Zofią Hupenthal, ale to nie koniec naszych rozmów. Mam nadzieję, że z ciekawymi, bardzo ciekawymi ludźmi z naszego oddziału toruńskiego PTMA. Tak więc do następnego razu. Dziękuję.